tu. No, słuchajcie, miałem wczoraj wam pokazać nowy nabytek, ale przy okazji tu był niezły bałagan. Chciałem to wczoraj ponagrywać, ale była taka fichura, jak wiecie, pewnie w całej Polsce to wszystko grzmiało i tak dalej, i wiało mocno, więc nie było szans nagrywać, ale tak. Tu Siemenik wymieniony, bo jak widać miska jeszcze brudna, bo tu chlapało olejem na wszystkie strony. Także chciałem wam to nagrać, ale się nie udało niestety. Słuchajcie. Zetor 25, 47 rok. Właściwie można powiedzieć, że w absolutnym oryginale. Tutaj mamy obudowy żeliwne, obydwie. To jest bardzo istotne. Tutaj pompa jest aluminiowa, tak jak ma być. Charakterystyczna wypustka w silniku. Filtr oleju pojedynczy. Co tu jeszcze wam pokazać z takich rzeczy? Tu został zmieniony przód na 48 rok. Przy okazji wam pokażę, bo tego nigdzie nie ma, to jest dosyć rzadki przód. Widzicie tutaj tą fałkę taką. Ona była stosowana wyłącznie w 48 roku. Później mamy bocianowskie z tymi tutaj dwoma takimi wypustkami na cztery śruby po obu stronach. I ona już nie ma tej fałki. Także to jest ten 48 rok, pierwszy model. No i ktoś to zmienił. No zmienił dlatego, że wiadomo, ta prosta oś, ta niska belka, ona po prostu była no, zawodna. Ona się za bardzo nie nadawała w pole. Stąd podniesione to i to było wygodniejsze, dlatego ktoś to zmienił. No szkoda po prostu, że zmienił, bo teraz ja muszę tutaj dokupić ten cały przodek. Także jak ktoś ma, to ja się zapisuję chętnie. To jeśli chodzi o tyle. Tutaj zobaczcie, z prawej strony wlew oleju, nie z lewej jak wszędzie jest, tylko z prawej. No słuchajcie, musiałem przerwać, bo dzwonili z roboty, ale to mniejsza z tym. Tu słuchajcie, przy okazji, o, chłodnica elegancka, przygotowana do niego. Co jeszcze chciałem wam pokazać? No tutaj jest wiadomo, ten długi wąs od kierownicy, prosty hamulec, no te wszystkie szczegóły to znacie, no, zbiornik paliwa z przelotką tutaj do zasłaniania żaluzji, co wam jeszcze mogę powiedzieć, felga starego typu pierwszego, co wam tutaj mówię, tutaj jest to dołożone, to wszyscy dokładali, bo wiadomo, że to było wygodnie, ale tu jeszcze taka ciekawostka wam pokażę, o, tu widzicie, kalamitka na półosi, to jest tylko 46 i 47 rok. Także takie coś, no tutaj są takie drobiazgi, po prostu to trzeba wszystko poprawić, porobić, wiadomo. No ale to nie ma takich rzeczy. Poza tym co, no kierownica nieskracana, słuchajcie, tu jest dobrze. Filtr tylko tu został powietrza wymieniony na nowszy, nie wiem czemu, ale taki filtr to myślę, że no też go dostanę. No i tyle, no słuchajcie, to taki krótki filmik tytułem wstępu, jeśli chodzi o tego Zetora. Tu będą te prace postępowały powolutku. Będzie rozpławienie ciągnika i wymiana z drugiej strony simmeringu. To jest ważne, bo to są podstawy takie. Sprawdzałem, silnik pali, także tutaj nie będzie żadnych takich kłopotów, jeśli chodzi o jakieś specjalne główne remonty. Także to jest tylko taka, można powiedzieć, kosmetyka, na pewno umycie, te uszczelniacze, wszystkie głowice nie będę ściągał, bo nie ma takiej potrzeby. Zresztą to się dopiero okaże, jak założę chłodnicę i nalejemy wody i zobaczymy, może na ciśnienie, na tłokach sprawdzimy, jak on tutaj ma, także to się wszystko w praniu wyjdzie. To jeśli chodzi o to, bardzo, bardzo fajna rzecz, tytułem wstępu, 47 rok Zetora. Dalsze ciekawostki, a tutaj jest wiele, wiele niespodzianek, wkrótce wam przekażę i opowiem. No to tyle, na razie. Tu jeszcze sprawdzę. No nie ma tej skrzynki, tu powinna być jeszcze skrzynka, ale zobaczcie, no zbiornik paliwa na 200 kg silikonu. No takie różne cuda po prostu tu są porobione, ale to mówię. W trakcie tego remontu wszystko wróci do oryginału, będzie jak nowy. No to tyle. Zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie o łapkach. Cześć.
Kawałek się udało zrobić, ale nie dużo. Chodzi o to, że temperatura mi tu skoczyła trochę wysoko. No i martwię się tam. Zobaczyłem, że z tego kurzu pyłu to chłodnica trochę zawalona. Pokażę wam. Nie wiem, czy będzie widać, ale zajechało tym pyłem i to sporo. I teraz trochę mi płynu uciekło tutaj, widać mokro pod ciągnikiem, ale już stygnie. Więc nie wiem, czy macie jakiś sposób na to, żeby ochronić to przed tym pyłem. Kurde, nie wiem. Bo tutaj ładnie to wygląda, ale wiatrak pewnie nie ma siły przedmuchać. No i stąd, skoro nie ma przedmuchu, na drugą stronę chłodnica zatkana i gotowa sprawa. Także ten, no chciałem jeszcze ten kawałek dokończyć, tutaj niedużo mi zostało, ale boję się, żebym go nie zagotował. Więc robimy przerwę. Jutro rano przyjdę i rozkręcę tutaj te obudowy. No może jeszcze dzisiaj to zrobię, zobaczymy. Kto wie, pewnie właściwie tak, czemu nie? Fajna pogoda, dobrze się robi. Zdejmę te obudowy, wyciągnę to tutaj, może jeszcze przedmucham, uda mi się i ten. I będzie gotowe na jutro. Tutaj miałem trochę chabazi przy wale, ale to wszystko się oczyściło od tych nawłoci, od tego wszystkiego. No i miejmy nadzieję, że to wszystko będzie jak trzeba. Ciągnik pracuje, nie ma co, talerzówka, przewody połączone. Tutaj założyłem nową łączkę. Tutaj te nowe złączki są tak samo. No talerze, tutaj talerz trafił w jakiś konkretny korzeń, więc on już się nie nadaje do niczego. Te talerze są tutaj dobre, z tej strony też są dobre. Zobaczmy drugie. Tutaj z tyłu wygląda wszystko dobrze. Tutaj wygląda wszystko też dobrze. No to miejmy nadzieję, że to będzie się sprawowało dobrze. Skoro tak to wszystko wygląda. Ciężka robota, kurczę blade, po tych krzakach różnych. No ale niczym innym tego nie zbombarduje, jak właśnie taką talerzową ciężką. Porządna ruska maszyna, gniotca, nie łamiotca. Także powiem wam szczerze, coś rewelacyjnego. Poprosiłem sąsiada, słuchajcie, żeby zrobił to za mnie, bo jak ja akurat byłem na wyjeździe, mówię, zapłacę za hektar, ile tam powiesz, to się dogadamy. I on ma taką nową talerzówkę, chyba coś za nią dał. 48 tysięcy, czy coś tam z jakimś wałem uprawowym. No nie wiem, no cuda na kiju. Cuda na kiju. 48 czy 18, już nie pamiętam w tej chwili, bo za jedno dał 48 i to był półobrotowy czwórka, a talerzówkę kupił z wałem za 18, albo odwrotnie, dlatego mówię, nie jestem pewny, nie o to chodzi. No i w każdym razie zobaczył to pole i mówi, no kurde Marek, ja tego ci nie zrobię, bo ja się boję, że to sobie połamie. No widzicie, no tutaj poszedł mi jeden ten talerz, no ale taki talerz to ile? 4-5 dych i mam tutaj zaraz więcej roboty z wymianą niż tych pieniędzy. Natomiast u niego on powiedział, że jeden talerz to 400 zł. No ludzie kochani, litości. No jeżeli tak mają wyglądać sprzęty, że ty nie możesz wjechać w pole, bo się boisz, że sprzęt połamiesz, no to ja nie wiem, co to za sprzęt, do czego on się nadaje. No. To ma robić na człowieka, to ma być wół roboczy i to nie ma człowiek się bać, że tu się coś stanie. Tu się nie ma prawa nic stać. To jest sprzęt do pracy i on jest do pracy przygotowany. Także rzeczywiście, no trochę szkoda po prostu. Nie, no, oczywiście, ten kto ma ładnie uprawione pole, no to nie ma się czego obawiać. No ja tu wszystko muszę sam od nowa zrobić i to nie jest takie proste. W każdym razie jest tego sporo. Zobaczcie, tutaj trochę te krzaki mi narosły. Ja to zrobiłem, przejechałem to w marcu raz, w maju drugi raz, tak około 10. No i teraz znowu to wszystko porosło, trzeba to jeszcze raz po prostu zbombardować. Cała fajna sprawa, bo masa zielona mi przybędzie i ja sobie z tym po prostu poradzę jako wzbogacenie tej gleby. Oczywiście później jeszcze inne rzeczy dołożę. No ale wracając do sprzętu, to słuchajcie, to ma zarabiać, to ma pracować na siebie i tu człowiek nie ma prawa być niewolnikiem tego, że mu talerz jeden strzeli za 400. No bo to nie o to chodzi. Także powiem wam, taka maszyna, ja za tą maszynę zapłaciłem 1600 zł. Słuchajcie, zobaczcie, no nie mam czasu, nawet kapeś tu jest taki konkretny, nie mam czasu, ale ona łazi, chodzi, biega, po ulicy z tym nie jeżdżę, na pole wystarczy. Także to pod tym kątem jest naprawdę rewelacja i muszę powiedzieć, że jeżeli
Ja nawet nie wiem, jak ja skończę tą robotę tutaj, to ja nie jestem pewny, czy ja tą maszynę sprzedam, bo biorąc pod uwagę, że ona waży 2 tony, po 80 groszy za tonę, to jest 1600 zł. No słuchajcie, no to no ja za nią tyle dałem, no to co ja będę wam opowiadał, no. To przecież to są 4 talerze od talerzówki nowoczesnej, no to ona mnie tyle kosztowała, a zrobi tą samą robotę właśnie, gdzie tam tą samą. Ta zrobi dużo więcej roboty, bo tą przejadę przez czyste pole i przejadę przez krzaki, przez pniaki, przez wszystko. Na jesień sobie zrobię remont z talerzami i wjadę dalej do roboty. Także to naprawdę kosmos. Polecam zdecydowanie. No dzisiaj taki filmik z talerzowania na razie kończymy. Ze względu właśnie na tą chłodnicę tutaj. Trzeba ją oczyścić. Jeżeli, jeszcze raz, jeżeli macie jakieś pomysły, w jaki sposób zabezpieczyć, to może filtr tu gdzieś założę, albo w ogóle jakieś filtry. Tylko nie wiem, czy to po prostu by zdało egzamin, no to wtedy byłoby łatwiej, bo nie musiałbym się tutaj zatrzymywać, czekać aż ostygnie i dalej w pole, bo to jednak strata czasu. No w każdym razie dzisiaj tyle zrobiliśmy, jutro kończymy, z samego rana przyjedziemy, dokończymy ten kawałek, potem sobie pewnie odpoczniemy, bo chłodnica będzie tego potrzebowała, oczyścimy chłodnicę i wio dalej. Także jeżeli nie będzie żadnego pomysłu, nie zakładam tych osłon, tak żeby w każdej chwili można było to przedmuchać i tyle. Także to z relacji dzisiejszego talerzowania wystarczy. Zapraszam do oglądania filmiku, dawajcie łapkę w górę, komentujcie, lajkujcie, bo to bardzo ważne. Wtedy po prostu te filmiki będą widoczne dla was i dla innych, także zapraszam. Jeszcze raz subskrybujcie i wkrótce, w niedługim czasie będzie filmik o bardzo ciekawej 40. Nie, w tej chwili nie wiem, czy to jest 67 czy 70 rok, ale tak rozmawiałem z właścicielem tej 40. Moim zdaniem świetna maszyna. Zobaczycie pewien szczegół, który mi utkwił w tej maszynie. Jest bardzo, bardzo fajna. No ale to wam wszystko pokażę przy filmiku. Oczywiście postaram się dorzucić jeszcze parę ciekawostek takich z produkcji, z wyposażenia, z tej tak zwanej galanterii. No zobaczymy, jak to wszystko wygląda i wobec tego na razie trzymajcie się, nie zapomnijcie o subskrypcji i łapkach i komentowaniu. Cześć!